Ekologika na antenie Radia Pryzmat. W środę 18. Czy mam pani tremę? Czy to jest pani pierwsza audycja w radiu? I to jeszcze jaką? Jestem pierwszy raz w radiu. Boję się, że nagadam na żywo głupot, potem będę żałować ich do końca życia. Ale mój mąż dzisiaj dał mi świetną radę. Powiedział mi tak: Ania, jak znowu zaczniesz gadać o kwiatkach, wierz mi, wszyscy zmienią stację. Mi się wydaje, że nie, ale jestem nawet tego pewna. Jak się zaczęła pani pasja? To jest dobre pytanie, ale w zasadzie jest bardzo trudne. Myślę, że powinnam zacząć przede wszystkim od tego, że nie jestem ekspertem ani autorytetem w hojowym świecie. Jestem tylko pasjonatką, kobietą, która naprawdę bardzo mocno kocha swoje kwiaty. Moja miłość i pasja do hoi trwa dopiero 2 lata. Pozwoliłam sobie to, przygotowując się do dzisiejszego spotkania z Państwem, pozwoliłam sobie to sprawdzić właśnie w internecie i odnalazłam swój pierwszy post na Facebooku, który umieściłam 28 września 2016 roku, czyli 2 lata i kawałeczek. A dwie swoje pierwsze hoje kupiłam 2 dni wcześniej. Próbowałam dociec do tego, jakie to są kwiatki, jaki to jest rodzaj kwiatków, co to w ogóle jest, nie mając wcześniej naprawdę zupełnie pojęcia o kwiatkach, o hojach. I wtedy na różnych grupach kwiatowych dopytywałam, czy ktoś wie może, co to za kwiatek, bo były takie piękne, kolorowe liście miały. Szukałam ich nazw i dotarłam do tego, że to są hoje, ale moja wiedza była za skromna, ja wciąż dalej poszukiwałam i jedna z koleżanek, taka moja przyjaciółka, kwiaciarka wielka, zapytała mnie tak: dlaczego nie zapytasz na portalu hoja.pl? To jest grupa, w której mieszczą się najwięksi polscy liczący się eksperci z tego zakresu. Weszłam na grupę.pl, oczywiście musiałam uzyskać akceptację, żeby móc tam dodawać posty. No i dotarłam do tego, że moje 2 pierwsze hoje to była hoja Carnosa Tricolor oraz Crimson Queen. I tak naprawdę wtedy wszystko się zaczęło. Zaczęłam przeglądać pliki, które tam były umieszczone, mnóstwo ciekawych informacji. Zobaczyłam kwiaty, zobaczyłam liście, zobaczyłam przepiękne, cudowne rośliny, zobaczyłam miejsca, skąd one pochodzą i przepadłam. I zakochałam się. I tak? A czy pasja właśnie przyczyniła się do powstania strony na Facebooku? Tak. Tak, to wszystko się razem zbiega, bo tak naprawdę to, tak jak mówię, moja pasja trwa 2 lata i tak naprawdę dopiero uczę się, dopiero poznaję, dopiero doszukuję się informacji na ten temat, przeszukuję internet. Literatura, jaka powstała w tym zakresie, jest naprawdę strasznie skąpa i większość publikacji to są książki albo po angielsku, albo po niemiecku, albo po szwedzku. One są bardzo drogie, w zasadzie są niedostępne w Polsce, trzeba je ściągać z zagranicy i to wszystko tak jakby spowodowało, że ja chciałam więcej, tak? Moje hoje zaczęły rosnąć, moja miłość się rozwijała, moje kwiaty zaczęły kwitnąć, liście zaczęły być coraz piękniejsze, a ponieważ w tej grupie internetowej hoja.pl możemy umieszczać nasze zdjęcia, a ja tych zdjęć miałam tak dużo i moje kwiaty były tak piękne i dawały mi tak wielką siłę, tak wielką moc i tyle radości, miłości i tak dalej, a ja nie chciałam zaśmiecać tej grupy. Nie chciałam codziennie publikować moich zdjęć, no i wtedy powstał pomysł, a może sobie to zrobić samemu, a może gdzieś zacząć samej publikować te zdjęcia. I wtedy pojawił się właśnie pomysł fanpage'a. I tutaj na mojego fanpage'a, on się nazywa I Love Hoja, to się pisze I Love przez V, wiadomo, H-Y-A, bo kwiaty hoja to jest H-Y-A, na całym świecie obowiązuje ta sama nazwa. I tutaj właśnie na tego mojego fanpage'a I Love Hoja może wejść każdy, kto chce, może obejrzeć co chce, kiedy chce. Zawsze gości na moim fanpage'u proszę o pozostawienie komentarza. A ja z kolei mogę publikować co chcę, ile mi się zamarzy, mogę publikować każdą głupotkę. No a teraz wracając do pana głównego pytania, jak to wszystko się zaczęło, jak powstał Facebook. Tak naprawdę to stworzyli go za mnie moi przyjaciele. Oni stworzyli całą część techniczną,
nauczyli mnie krok po kroku, jak obsługiwać fanpage'a. Ja niestety nie potrafiłam sobie z tym poradzić. Jakby jestem biegła w wielu rzeczach, ale Facebook nie jest moją najsilniejszą stroną. Stworzyli to, zaprosili moich chojowych przyjaciół do tego, żeby polubili mojego fanpage'a, a potem ja poprosiłam tych moich przyjaciół, którzy już stali się moimi gośćmi na moim fanpage'u, do tego, żeby oni zaprosili swoich kolejnych przyjaciół. I wyobraźcie sobie, że tak ruszyła lawina. W ciągu 2 lat, bo ten fanpage funkcjonuje krócej jak 2 lata, bo moja przygoda hojowa trwa 2 lata, wyobraźcie sobie Państwo, że udało mi się zgromadzić prawie 4,5 tysiąca osób, które polubiło mojego fanpage'a za to, co na nim publikuję, za zdjęcia, które się tam pojawiają. Czasem się tam pojawia jakaś fajna myśl, która dodaje pozytywnej energii, pozytywnej siły, która zachęca do tego, żeby działać, żeby tworzyć, żeby mieć pasję, żeby się rozwijać. I po prostu to, co tam się dzieje na tym fanpage'u, ile tam jest miłości i pasji, to widać w zdjęciach, w tekstach, które tam publikuję, i ludzie to pokochali. I ja widzę różnicę, jak w zasadzie z miesiąca na miesiąc, czy z tygodnia na tydzień przybywa osób, które pokochały mojego fanpage'a. A czy zdarzają się Pani na fanpage'u właśnie wiadomości, o właśnie pytania na przykład, że tutaj coś mi nie wychodzi z hoją, coś jest z nią nie tak? Zdarzają się takie? Oczywiście, wtedy zawsze, kiedy umiem pomóc, staram się pomóc, daję dobre rady, te, które oczywiście ja znam, tak? Na tyle, na ile moja wiedza pozwala mi pomóc. Staram się udzielać takich odpowiedzi zawsze. Zawsze każde zapytanie i każdy post zawsze jest z odpowiedzią. Nie pozostawiam nigdy pytań bez odpowiedzi. A jakie jeszcze Pani informacje czy materiały zamieszcza na fanpage'u? No głównie związane z hojami, czyli raczej nie udzielam rad o tym, jak je uprawiać, co jest najistotniejsze. Raczej chwalę się tym, co osiągam, czyli jakie mam piękne liście, jak pięknie udało mi się doprowadzić choje do kwitnienia, bo to nie jest łatwy kwiat. Czasem chwalę się tym, co osiągnęłam, jakie zdobyłam sadzonki, bo to jest niewiarygodnie czasem trudne. Jeśli Państwo pozwolicie, to jeszcze chciałabym kilka rzeczy opowiedzieć o moim fanpage'u, bo wspomniałam o tym, że ruszyła lawina, tak? Lawina osób, które pokochały mojego fanpage'a. Ta lawina trwa do dziś i dzięki tej lawinie właśnie poznałam wielu wspaniałych ludzi. I jedną z nich, i o tej osobie chciałabym naprawdę mocno wspomnieć, jest Surisa Somdi. To jest kobieta, która pochodzi z Bangkoku, z Tajlandii. To jest kobieta, która bardzo wzmacnia moją pasję, dba bardzo mocno o to, żeby ona nie minęła. Ona jest jedną z bardzo niewielu osób na całym świecie, która potrafi krzyżować gatunki. I pomimo to, słuchajcie, że ta kobieta nie ma wyższego wykształcenia, tak jak inni hodowcy, szkółkarze, czy nawet botanicy tajscy, to sztukę zapylania opanowała do perfekcji. Ona tworzy prawdziwe arcydzieła hojowe. One są dopracowywane przez nią do najmniejszych szczegółów. Ona potrafi tak łączyć ze sobą hybrydy. Ja zaraz powiem o tym, co to są hybrydy, jakie są główne, podstawowe hoje, ale chcę powiedzieć, że ona tak pięknie potrafi ze sobą łączyć hybrydy, czyli tworzyć nowe hoje, tak na przykład wzmacniać kolor płatków korony, czy na przykład upiększać liście poprzez tak zwany splash na liściach, który się pojawia, czyli jakby ktoś rozsypał na liściach drobinki śniegu, czy jakiś taki pył srebrny. To jest po prostu tak piękne. Wszyscy na całym świecie pożądają hybryd, który tworzy właśnie Surisa Somdi, kobieta z Tajlandii, niewykształcona, ale wielka poszukiwaczka, wielka podróżniczka, która przemierza w zasadzie cały świat z plecakiem, ze swoim mężem w plecaku, w bardzo ciężkich warunkach często, poszukuje nowych gatunków hoi, potem przywozi je do siebie, uprawia je i potem tworzy nowe kwiaty. To jest naprawdę niesamowite i ja mam to wielkie szczęście, że Surisa jest moją przyjaciółką. A udało się może, albo panu planuje Pani właśnie jakby zdobyć taką hybrydę od niej? Kupuję od niej dużo hoi, ale hybrydy jeszcze nie mam na ten moment ani jednej, ale mam inne, bardzo cenne hoje, takie, które niewiele osób ma, i na przykład jedną z takich hoi jest hoja Fauziana, niesamowicie ciężka do zdobycia. Widziałam kilka innych
kwiatów też tej samej choi, tej samej odmiany. Natomiast żadna nie była tak piękna jak ta, którą otrzymałam właśnie ja od Surisy. Udało mi się zdobyć od niej też niezwykle rzadką inną choję. To jest choja Darwini Red, czyli w czerwonym kolorze. I przyznam Wam się, że specjalnie sprawdzałam w Polsce, czy ktoś ma tą choję. Sprawdzałam właśnie na portalu, czy nie portalu, tylko w grupie hoja.pl i nie znalazłam tam ani jednego kwiatu poza roślinami, które pochodziły właśnie od Surisy. Także ja mam wielkie szczęście to, że ją znam, że się przyjaźnimy, że się lubimy, bo dostaję od niej po prostu tak cudowne sadzonki. One często są z pąkami kwiatowymi, a wiadomo, że te rośliny zdecydowanie szybciej zakwitają. I wtedy jest power, wtedy jest radość, wtedy jest moc. To jest po prostu cudowne. To wspaniałe, że pasja potrafi połączyć ludzi z dwóch różnych zakątków tak naprawdę na kuli ziemskiej, prawda? Zgadza się. A jakie są właśnie odmiany tej rośliny? O, to jest, proszę Pana, bardzo trudne pytanie, ponieważ o chojach można rozmawiać cały dzień. Ktoś, kto kocha choje, to na pewno godzinna audycja w radiu nie spełni jego oczekiwań, bo to jest za mało czasu, żeby opowiedzieć o wszystkim, o wszystkich aspektach choi, bo one są po prostu tak piękne, tak cudowne, że buzia może się nie zamykać. A więc wracając do sedna Pana pytania, na świecie istnieje około 200 choi podstawowych. One się nazywają taksonomami rzeczywistymi. Oznacza to, że są to choje gatunkowe, takie podstawowe. I właśnie te choje podstawowe łączy się ze sobą, tak, poprzez zapylenie. Tego zapylenia w naszych warunkach dokonują najczęściej mrówki, muszki, pszczoły, inne owady, a Surisa potrafi to robić sama, fizycznie, łączyć jeden kwiat z drugim i powstaje właśnie hybryda. Czyli wracając do sedna, jest około 200 choi podstawowych i ogromna, niezliczona ilość hybryd, czyli odmian powstałych z połączenia tych podstawowych gatunków. I później jest to bardzo fajne, ponieważ nasionka dojrzewają w torebce nasiennej, następnie nasiennik pęka, wysypują się z niego nasionka, które trzeba łapać, bo one potrafią wybuchnąć i po całym pokoju się rozprzestrzenić, dlatego się na taką torebkę nasienną, na nasiennik nakłada specjalną torebkę, taką bardzo cieniusieńką, ale powodującą to, że te nasionka nie uciekną. Później można je sadzić. Najlepiej jest wysiać je na płatek, taki kosmetyczny, taki wacik do oka. Muszą mieć wtedy wilgoć, ciepło i zaczynają rosnąć. Ja mam to szczęście, że niedawno udało mi się zdobyć 4 takie nasionka i spośród tych 4 nasionek jedno moje nasionko rośnie. Można je zobaczyć na moim fanpage'u, a właśnie jeszcze nie powiedziałam, jak się nazywa mój fanpage, I Love Hoja. Taka prosta nazwa rzucająca się w ucho, czyli I Love Hoja. A czy jak mamy ziarenka, to możemy je w taki sposób hodować, na przykład jak się hoduje rzeżuchę, albo różne takie właśnie strączkowe rzeczy? Tak się zaczyna, że uprawiamy tak samo jak rzeżuchę na początku, tyle tylko, że rzeżucha może stać na parapecie i wyrośnie. A nasionko musi mieć naprawdę dobre warunki do tego, nasionko hoi, żeby powstała z tego roślina, bo to są przede wszystkim rośliny tropikalne, rośliny, które rosną w ciepłym, wilgotnym klimacie, ale też rosną na przykład w Himalajach, jak choja Sheperdi, więc one potrzebują ciepła i wysokiej wilgotności, bo Pani pytała, czy jak rzeżucha mogą, a ja wspomniałam, że potrzebują, że rosną w zasadzie w innym klimacie. One tak naprawdę w środowisku naturalnym rosną przede wszystkim w ciepłych, wilgotnych miejscach, jak na przykład Filipiny, Tajlandia, Indochiny. Występują też, z tego co sobie przypominam, na Bali, Sumatrze, Sri Lance, na Jawie. To są oczywiście wyspy, ale też można spotkać w Birmie, w Nowej Gwinei, w Malezji, w Australii, w Japonii, w Indonezji, w Bangladeszu, a nawet można spotkać w Himalajach. I wyobraźcie sobie Państwo, i to jest jedna z takich ciekawostek, o których bym też chciała opowiedzieć, ale troszkę później, na przykład choja Sheperdi potrafi zimować pod śniegiem. Najwięcej gatunków występuje w Nowej Gwinei. One są określane często taką nazwą PNG, co oznacza Papua Nowa Gwinea.
A wracając jeszcze do hybryd, o których rozmawialiśmy, to chciałabym taki przykład przytoczyć, opowiedzieć o trzech różnych hybrydach. Na przykład Hoya Svetlana, oczywiście hybryda, powstała z połączenia, to jest krzyżówka Hoya Daycase Finland Sony. Na przykład przy UT163 rodzice tej Hoi są nieznani, a Kiki Mindorensis Davin Kumingi. Ło, nazwy ciężkie w sumie do zapamiętania. Oj, proszę panią, to nic. Ja pani, jeśli pani życzy sobie, to ja mogę pani powiedzieć, jak hoje się naprawdę nazywają. I to jest dopiero sztuka. Poczekajcie państwo, postaram się wymienić kilka fajnych nazw. Prosimy. Spartoides. O, może ktoś z państwa powtórzy. Tuatjentuensis. Tuatjentuensis. No prawie. Tuatjentuensis. Juan Guoana, Lojca Andrewsiana, Queen Queenervia, Sammana Niana Deepbell, Subqueen Tuplinervis, Cagayanensis, Numularoides, McGillivray, Purpureofusca, Parva Polinia i mnóstwo innych. Proszę mi wierzyć, że można sobie na tym połamać język. Nie trzeba chodzić do logopedy. Bardzo trudne nazwy w wymówieniu. A jakie są wady i zalety posiadania takiej rośliny? Hoi. Głównie opowiedziałabym o zaletach, bo to jest niesamowite. Największą zaletą jest to, że jest naprawdę niezła zabawa z tymi roślinkami. Dają one nam naprawdę sporo radości, kiedy się rozwijają, kiedy kwitną, kiedy pięknie pachną w całym domu. To jest niesamowite, kiedy można usiąść wśród zieleni, wśród swoich kwiatów, które samemu się stworzyło od podstaw, od malutkiej sadzonki, która posiada dwa listki, zwłaszcza zimą, kiedy wokół nas jest biało, czasem smutno, czasem ponuro, a wokół nas zielono. Przyjemne to jest, że można wtedy sobie włączyć po cichutku muzykę, na świat się wyłączyć, na chwilę zapomnieć o problemach, otworzyć sobie winko, wypić sobie szklaneczkę winka, włączyć muzykę i tak naprawdę wśród swoich kwiatów, wśród tlenu przyjemnie się zrelaksować. Ja je naprawdę kocham, bo one dają mnóstwo radości. Lubię na nie patrzeć, a przede wszystkim są cudowną ozdobą mojego domu. Każda hoja jest inna, różnią się wszystkim w zasadzie, bo różnią się liśćmi, kwiatami, warunkami uprawy. Wyobraźcie sobie państwo, że jest taka hoja, na przykład Matildę, która potrafi kwitnąć przez cały rok. Jeszcze wielką zaletą jest to, że niektóre z nich są naprawdę wielkim wyzwaniem. Ja lubię wyzwania, bo na przykład niezwykle trudna do zdobycia jest hoja Afausian albo właśnie Darwini Red. A z drugiej strony czasem niezwykle trudna jest ich uprawa, na przykład Hoya Spartoides, która wymaga bardzo wysokiej wilgotności powietrza, wymaga ciepła, którego ja na przykład nie jestem w stanie jej zapewnić. I ja z takich roślin, z którymi sobie nie radzę, zwyczajnie rezygnuję. Natomiast hoje mają też dużo wad, tak? To znaczy wad one nie mają żadnych, bo są cudowne, ale mogą być wady posiadania hoi, bo rośliny te wymagają jednak dużo opieki, dużo dbałości o nie i w momencie, kiedy sobie zaplanujemy wakacje, musimy mieć kogoś jednak mimo wszystko, kto przyjdzie do nas, podleje nam hoję albo co najmniej spryska wodą. I tu też przy tym pryskaniu trzeba uważać na różne rzeczy. Wymagają też bardzo dużej kontroli pod kątem szkodników, tak? Bo często łapią je jednak ziemiórki, garnie się do nich wełnowiec. Czasem warunki, które możemy zapewnić naszym kwiatom, nie są wystarczające do ich uprawy, bo na przykład mamy w domu za zimno, albo dzień jest za krótki, zwłaszcza listopad, grudzień, kiedy te dni naprawdę mają niewiele godzin słonecznych. Ale istnieją rozwiązania, które pomagają nam w tym, żeby uprawiać rośliny, bo możemy je doświetlać. Specjalnie do tego są dedykowane lampy, one są określane mianem grow, one niewiele kosztują, można taką lampę kupić i doświetlać. Czasem możemy mieć w domu na przykład za niską
niską wilgotność powietrza i wtedy choja też nie rośnie tak, jakbyśmy sobie życzyli, ale można zwiększyć tą wilgotność albo odpowiednim urządzeniem, albo można wstawić po prostu suszarkę z praniem. Natomiast jeżeli jakaś odmiana jest naprawdę trudna, tak jak ta choja spartoides, o której mówiłam, to ja z niej po prostu rezygnuję, bo ona w moim domu, na moim parapecie nie zakwitnie, nie chce rosnąć, więc ja jakby z tej jednej właśnie zrezygnowałam. Na pewno wadą jest to, że jak ktoś już przepadł dla choi, to on się tymi chojami moim zdaniem nigdy nie znudzi. Niektóre choje są bardzo drogie, niektóre są bardzo trudne do zdobycia, w zasadzie niektóre są nieosiągalne, ale to jest wyzwanie dla chojomaniaka, do kogoś, kto jest chory na chojozę albo na chojobę, jak to określają chojomaniacy, i to stanowi wtedy wyzwanie. I to jest świetne, że można poszukiwać, przeczepać cały świat w poszukiwaniu tego, żeby zdobyć dla siebie to, czego pragniemy. Jak wygląda uprawa czy hodowla roślinki? Bo już dużo powiedzieliśmy o tym, jakie są odmiany, jak się u Pani zaczęło, ale jak wygląda sam kwiat? Jak wyglądają liście? Bo na zdjęciach właśnie bardzo dużo widziałam, że jest piękne, są odmiany kolorowe. A jakie Pani posiada? Oj, to jest bardzo, bardzo obszerne pytanie. Trudno powiedzieć tak w dwóch zdaniach na ten temat. Może zacznę od tego, co lubią, bo to dotyczy tak naprawdę wszystkich choi, a potem może opowiem troszeczkę bardziej szczegółowo o niektórych z nich. Przede wszystkim lubią bardzo wysoką wilgotność powietrza. Latem lubią spryskiwanie, ale tutaj należy bardzo uważać, żeby nie pryskać wtedy, kiedy świeci bardzo mocne słońce, ponieważ każda kropelka, która spada na listeczek, działa na zasadzie okularu. Może spalić po prostu. Właśnie. A w momencie, kiedy to jest ten okular, to działanie słońca jest jeszcze bardziej wzmocnione. Choje lubią miejsca cieniste. One często rosną pod drzewami, w koronach drzew. Rosną wówczas równie dobrze jak nasze polskie pnącza, jak na przykład bluszcz, wiciokrzew, chmiel, tunbergia, kobea, powojnik. Także podsumowując to, co lubią, muszą mieć stanowisko jasne, muszą mieć światło filtrowane w momencie, kiedy one stoją na naszych parapetach czy naszych podłogach, lubią, kiedy stoją za firanką, ponieważ nie lubią bezpośredniego słońca, które może poparzyć im liście. Ważne jest bardzo także w naszym klimacie, ludziom żyjącym w Polsce, uprawiającym te piękne kwiaty, to, że zimą podlewanie choi, moim zdaniem, z mojego doświadczenia wynika, że należy ograniczyć do metody kropelkowej, czyli tak naprawdę podlewać tylko tyle, żeby dana roślina mogła przetrwać, ponieważ jest to okres spoczynku dla kwiatów. Podlewamy tylko tyle, żeby nie doszło do pomarszczenia liści. Natomiast jeśli chodzi o liście, bo choje mają zarówno piękne liście, jak i piękne kwiaty. Liście są niezmiernie zróżnicowane i bardzo, bardzo ciekawe, bo mogą być albo małe, naprawdę bardzo maleńkie, jak mikropyla, albo małe po prostu, jak wszelkie lakunosy, choja carmelae, bella, ale mogą być też bardzo duże, tak jak na przykład talerz jadalny, i to jest rigidia, giant leaves, albo obowata, albo latifolia, albo kerry, albo makropyla. Mogą być cieniutkie, delikatne bardzo, jak fraterna, hevianum, albo bardzo grube, wręcz sukulentowe. Mogą być wąskie, długie, krótkie, jak platycaulis, hypolazja, fuska, ale mogą być też szerokie. Mogą być błyszczące, mogą być nakrapiane, czyli ten splash, o którym mówiłam wcześniej, czyli jakby takie gwiazdki na liściu, albo taki srebrny pyłek rozrzucony po liściach, przepiękny, i takie ma na przykład Wilbur Graves albo Akuta. Mogą przebarwiać się na różne kolory, mogą być prawie że białe, mogą być żółte, purpurowe, brązowe, rdzawe, ciemnoczerwone. Wyobraźcie sobie Państwo, że one mogą być nawet czarne. Niektóre liście choi są owłosione. Takie piękne włoski sterczą z ich liści. To jest na przykład Aw Thompsoni. Ale moim zdaniem... Przepraszam, te włoski są takie dłuższe? Czy jak bardziej... na brzoskwini. Jak na brzoskwini. Na mięcie. Na mięcie też tak, są takie tak, miękkie. Tylko że one są
częstsze, czyli jakby gęściejsze na listeczku. Mhm. Jak się je dotyka, to są takie milusie w dotyku. Zatrzymując się właśnie chwileczkę tutaj na liściach, ja mam pytanie, czy można je nabłyszczeć na przykład chemicznie, czy raczej zniszczy? Absolutnie zniszczy. Absolutnie nie polecam stosowania żadnej chemii, a zwłaszcza nabłyszczaczy, ponieważ to zatyka pory i utrudnia oddychanie liścia. A na przykład naturalne składniki, typu widziałam właśnie, że bananem często się właśnie... Można, liści. Ale on ma taki słodkawy zapach i lgną do tego różne owady. Mhm. Ja polecam nabłyszczanie starym piwem, takim z wczoraj, odgazowanym, bo to pięknie nabłyszcza liście i one wtedy wyglądają cudownie. Chciałabym jeszcze o jednym rodzaju liście opowiedzieć, bo one są najpiękniejsze i dlatego zostawiłam je na koniec. To są liście, które posiadają po środku piękny, długi, wyraźny nerw. I do tej grupy na pewno zalicza się właśnie Meredithii, Thuatientuensis, Clemensorium, Finlansoni albo Welsh Mountain Zoe ML 0905. Natomiast pani pytała także o kwiaty. Kwiaty są bardzo, bardzo zróżnicowane. Mają przede wszystkim kształt pięcioramiennej gwiazdy i są różnej wielkości. Średnica tych kwiatów może wynosić zaledwie 4 do 5 mm, a maksymalnie, proszę Państwa, to jest nawet 7,5 cm i to w przypadku Imperialis albo McGillivray. Kwiaty są skupione w takiej kuli kwiatowej, w baldaszku i w takich kwiatów w jednym baldaszku, czyli w tej kuli kwiatowej może być jeden albo nawet 70. Jeden ma pauciflora, a 70 może mieć nawet coriacea. Każdy z tych kwiatuszków u coriacea może mieć aż 2 cm średnicy, tak więc przepiękne. Średnia ilość kwiatów przypadająca na jeden baldaszek to jest około 20-30 sztuk. Te kwiaty mogą być również mechate, woskowate. Piękne, piękne. A jaki zapach wydzielają kwiaty toi? Ojej, proszę pana. Piękny, bajeczny, fantastyczny. Przede wszystkim należy zacząć od tego, że każdy z nas inaczej postrzega zapach, tak? Każdy z nas, to zależy od tego momentu, w jakim jesteśmy, różnych cykli u kobiety, tak? U mężczyzn zresztą tak samo, ale na przykład campanulata albo platyka ulis wytwarzają przepiękny, bardzo intensywny, cudowny zapach, zwłaszcza wieczorem. Wtedy on się staje najsilniejszy, wabi owady. U mnie te dwie rośliny kwitły latem, kiedy miałam pootwierane wszystkie okna i ten cudowny zapach tak bardzo intensywny, że jeden kwiatuszek potrafi po prostu swoim zapachem wypełnić cały salon, daje naprawdę niesamowite, ogromne wrażenie. To jest cudne. Jakbym miała określić zapach moich choi, to jeszcze bym kilka określeń przytoczyła. Przede wszystkim kwiatowy. Może też być zapach czekolady, jak na przykład Carnosa Crimson Queen. Ja wyczuwam też cynamon, miód, ciasteczka. Określiłabym to też jako miodowy, wiosenny, lekki, ciężki, upalny, miodowy. A w przypadku na przykład Hoi Matilde, niektóre osoby, które posiadają ten kwiat, twierdzą, że jak zapachnie, to czują w domu zapach starego, przestałego w miejsce mokrego prania. To widzę, że tutaj zróżnicowane. A to zależy właśnie od gatunku, czy bardziej od nas, od naszej wyobraźni? Myślę, że jedno i drugie, bo tak jak mówiłam, każdy z nas postrzega inaczej zapachy. Dla niektórych Hoi Matilde pachnie, a dla niektórych śmierdzi. Niektórzy wynoszą w ogóle kwiaty do innego pokoju, bo im przeszkadza zapach. Najmocniej, najbardziej intensywnie pachną lakunosy. One pachną przepięknie, świeżo, kwiatowo, cudownie. Jeden baldaszek wypełnia cały pokój. Ja uwielbiam, mam ich mnóstwo. W zasadzie w każdym zakątku kwitną u mnie i w zasadzie przez cały rok kwitną lakunosy. I ja kocham ten zapach, a niektórzy przenoszą to do innego pokoju. Właśnie wspomniała Pani o pokoju. Nasi słuchacze nie wiedzą, ale my tutaj wiemy, że Pani ma specjalny pokój, pomieszczenie na właśnie choje. Ach, to takie małe pomieszczenie. To wynika raczej z tego, że w moim domu ze mną mieszkają dzieci, pies, mąż, wszyscy jesteśmy razem. Mamy raczej dom otwarty, więc mamy też mnóstwo gości. Goście przychodzą często z innymi zwierzętami.
I to wszystko powodowało to, że moi chłopcy czasami grali w piłkę, rzucali strzałkami, różne rzeczy się działy, wywijali wszystkim i te choje były często strącane, przesuwane, przekładane, rozpadały się, doniczki pękały i tak dalej. Po prostu zdecydowałam, że przeniosę je w inne miejsce, gdzie będą miały też dużo światła, a po prostu zamknę drzwi i już nie będzie tych stresujących sytuacji, bo takich sytuacji było dużo. Bo na przykład moje dzieci po pewnym czasie wprowadziłam w domu zakaz grania w piłkę. I jeszcze taka jedna śmieszna rzecz, mój mąż miał zakaz otwierania niektórych okien, bo choje były poustawiane na parapetach, a on chciał wietrzyć. I jak otwierał okno, to moje choje marzły. I ja mówię, no chłopie, no nie możemy tak współpracować, tak? Zakaz otwierania tego okna, ale za to możesz otwierać trzy inne, tak? Znaleźliśmy w tym wszystkim porozumienie, szanujemy się nawzajem. I to jest fajne, bo to jest tak naprawdę dbałość o rośliny, bo dbałość o rośliny też nie jest łatwa, tak? Bo one wymagają jednak mimo wszystko dużo opieki. Może coś opowiedzieć? Jak należy dbać o te rośliny? Przede wszystkim, co najważniejsze, to należy poznać kilka skrótów NPK, tak? Azot, fosfor, nawożenie. Ja no też... właśnie, nawożenie azotem. Czy można nawozić azotem? Oczywiście, że tak. Najważniejsze przede wszystkim jest podlewanie. Nawożenie azotem jest ważne wtedy, kiedy roślina jest w okresie wzrostu. Ja na przykład w tej chwili już przestaję nawozić azotem, coraz bardziej ograniczam dawki nawozowe, ponieważ roślina jednak mimo wszystko przechodzi w stan spoczynku. Teraz dni będą coraz krótsze. Wrócę do nawożenia azotem pewnie gdzieś najwcześniej końcem lutego, ale myślę, że raczej w marcu. Żeby dotrzeć do tych wszystkich informacji, jak najlepiej móc dbać o swoje rośliny, ja osobiście dużo czytam, poszukuję informacji. Czasem jak znajdę jakieś bardzo ciekawe rzeczy, staram się to umieścić na moim fanpage'u. Powiem jeszcze raz, że można nas znaleźć na iLoveHoya. Poszukuję też informacji na temat odpowiedniego podłoża, bo to tak naprawdę też wcale nie jest takie łatwe, bo różne są podłoża. Niektórzy, są tak naprawdę dwie szkoły uprawy choi, bo niektórzy ludzie uprawiają w hydroponice, czyli w kulkach keramzytu. Nie wiem, czy myślicie Państwo, że nasi goście, nasi słuchacze wiedzą, co to keramzyt? Może Pani wyjaśni, znaczy ja akurat domyślam się. Ja sobie przygotowałam taką krótką informację z Wikipedii w zasadzie i przeczytam może, że to jest takie lekkie kruszywo budowlane, wypalane z gliny i lastej w temperaturze 1150 stopni. Glina podczas spiekania znacznie powiększa swoją objętość i każda z porowatych wewnątrz kulek pokryta jest twardą osłoną ceramiczną. To jest ważne też, że różne frakcje są, czyli różne grubości, ale najważniejsze jest to, że otrzymane kruszywo jest obojętne chemicznie, odporne na działanie wody, pleśni, grzybów i gryzoni i ono jest idealne, tak, do uprawy roślin, ponieważ ono jest wtedy absolutnie czyste. Natomiast dotarłam także do takich informacji od osób, które uprawiają choje przez wiele, wiele lat i właśnie w hydroponice, że te stare, dojrzałe rośliny po długiej uprawie w kulkach keramzytowych po prostu tracą korzenie, bo one zaczynają gnić. I te osoby zaczęły mnie namawiać do tego, żeby uprawiać choje w klasycznym podłożu, czyli nie na zasadzie hydroponiki, czyli lecz na zasadzie takiego zwykłego, luźnego podłoża, mieszanki różnych składników. I to jest najważniejsze, że należy rozdrobnić ziemię, to podłoże powinno być luźne, rozdrobnione perlitem, aby móc szybko odprowadzić wilgoć, a na dnie bardzo dobrze jest, aby był odpowiedni drenaż. Ten drenaż można zrobić albo z połamanych kawałków donic, albo właśnie z kulek keramzytu. Jeszcze jakbym taką mogła dać radę, co jest istotne, to, że ja swoje choje wkładam do bardzo ciasnych doniczek, które ograniczają chojom rozrost korzeni i wówczas szybciej przybiera góra, czyli ta część liści i dodatkowo moim zdaniem choje dużo szybciej zakwitają. Do tych mieszanek najczęściej stosuję ziemię albo kaktusiankę,
albo, czyli tam do kaktusów, albo do siewu. Rzadko kiedy używam zwykłej ziemi kwiatowej. Jeszcze bym dodała tutaj, że najlepsze dla moich kwiatów, jak wiadomo, jest lato, bo wtedy wszystkie moje rośliny spędzają ten czas w ogrodzie, pod czereśniami, w cieniu drzew, pięknie, najpierw kwitnącymi, później jest mnóstwo owoców. To przygotowuje moje choje na spadki temperatury, na zmiany pogody, na ulewne deszcze. Te deszcze czasem są naprawdę chłodne, a moje choje mimo to tam stoją. Ale oczywiście te najstarsze, takie, które już są dużymi, dorosłymi roślinami. I ja bym ten czas, to lato i wiosnę i jesień określiła jako taki chojowy obóz harcerski, który powoduje, że później u mnie w domu moje choje łatwiej znoszą zimę i chwilowe zaniedbania. A jak to wygląda? Bo wspominała Pani właśnie, że trzyma rośliny na parapetach. I też udało mi się wyczytać, że często właśnie osoby, które hodują choje, trzymają je jako wiszące rośliny. To jak to jest? Czy one są bardziej... To zależy od pokroju tej rośliny, bo niektóre mają na przykład formę krzeczastą, jak na przykład medinifolia i ona nie nadaje się do tego, żeby zwisać, przynajmniej w mojej opinii, bo mnie się to nie podoba, bo wtedy taki wielki krzak zwisa nam z góry. Ale są choje, które na pojedynczych pędach, później te pędy się rozrastają i one mogą spadać w dół, przepięknie wyglądają, jak na przykład choja afcutis, albo wszelkie lacunosy, czy linearis. Mnóstwo choi jest takich, które mogą, w zasadzie moim zdaniem większość, które mogą opadać w dół, ale nie wszystkie to lubią, ponieważ część z nich w sytuacji, kiedy jest opuszczona, zasusza pędy. Wspomniała Pani o dużo rodzajów choi, gatunków i takich, jakie Pani posiada. A skąd się u Pani biorą? Bo ja czytam o tym, że w Polsce tak około 2 rodzajów się hoduje. A skąd u Pani się bierze taka ilość kwiatów? Tak, w Polsce przede wszystkim jest taka dawna babcina choja karnosa, która tak czy inaczej też jest piękna i to jest taka podstawowa, od której wszyscy zaczynają. A skąd ja biorę? No, przede wszystkim z takich bazarków facebookowych wśród innych chojomaniaków. Wtedy robimy zakupy i przychodzi do mnie paczka, a w niej 10, 20 albo 30 nowych choi. No i to jest ten taki najpiękniejszy moment, kiedy przychodzi nowa dostawa. I ja wtedy zamieniam się w człowieka, który nie widzi, nie słyszy, człowieka, który ma misję. Tak. Posadzić, ukorzenić. Kilka razy zostałam też zaproszona przez moich znajomych, przez moje koleżanki do wspólnego zamówienia z zagranicy. Sprowadzałyśmy choje z Tajlandii, ze Stanów Zjednoczonych i bodajże jeszcze z jakiejś wyspy, ale nie pamiętam. To było latem. Zawsze sprowadzamy tylko latem, bo wtedy roślinom jest łatwiej przetrwać podróż i przyzwyczaić się do naszych nowych warunków, tak? Bo one pochodzą z bardzo gorącej strefy klimatycznej, gdzie jest bardzo gorąco, bardzo ciepło, jest dużo słońca, a u nas zimą wiadomo, że taki import choi by nie przeżył. I w momencie, kiedy ta paczka z zamówieniem dociera samolotem na lotnisko do Warszawy, rośliny podlegają ocleniu. Podlega ocleniu każda paczka, która jest powyżej $100. Następnie są dokładnie badane dokumenty fitosanitarne, które określają zdrowotność roślin. Te dokumenty wydawane są przez Państwową Inspekcję Roślin i Nasiennictwa. Nie są one w ogóle potrzebne w przypadku, kiedy wymieniamy się sadzonkami, bo też tak bardzo często bywa, że z innymi chojomaniakami najzwyczajniej w świecie robimy wymianę w ramach Unii Europejskiej i Szwajcarii. Te dokumenty nie są w ogóle potrzebne. I teraz to jeszcze jest bardzo ważne. W momencie, kiedy zamawiamy taką roślinę z zagranicy, na przykład powiedzmy, nie wiem, z Tajlandii, z Borneo, z Indonezji czy z Bangladeszu, droga, jaką te roślinki muszą do nas przebyć, by ostatecznie zagościć na naszych parapetach, jest naprawdę dla nich bardzo trudna i bardzo długa. I często w momencie, kiedy one do nas docierają, są w stanie agonalnym.
I wówczas rozpoczyna się proces ich reanimacji. Najczęściej te rośliny lądują w podgrzewanym akwarium albo terrarium z odpowiednim oświetleniem. Często to akwarium jest podgrzewane od dołu, żeby zwiększyć wilgotność, parowanie. I bardzo często udaje nam się takie rośliny uratować. A czy choje spełniają jakieś ważne funkcje w środowisku? O, mnóstwo mają takich funkcji. Na przykład jakiś czas temu czytałam, że badania przeprowadzone na Uniwersytecie Georgia wykazały, że choja carnosa jest rośliną, która skutecznie oczyszcza powietrze w domu z lotnych związków organicznych. A to jest temat bardzo na czasie w Krakowie, prawda? Różne przedmioty, takie jak na przykład farbowane dywany, panele, lakiery, farby, woski. Wszystkie te rzeczy wydzielają takie zanieczyszczenia jak formaldehyd, benzen, toluen. I one właśnie są niwelowane przez choje carnose. Dlatego zachęcam Państwa do tego, żeby mieć w domu choje carnose i inne, a w zasadzie, żeby stworzyć całą piękną kolekcję kolorowych, pachnących choi. A są jakieś ciekawostki na temat choi? Mnóstwo. Na przykład ciekawe jest to, że jedna z takich dość trudnych choi, na przykład Darwini albo inna Mitrata, one występują na Filipinach i w Malezji. To są tak, Darwini jest dość wolno rosnącym pnączem. Proszę sobie wyobrazić, że to są rośliny, które rosną w symbiozie z mrówkami. To znaczy, że pomagają sobie nawzajem. Mrówki dostarczają nawóz dla rośliny, a roślina dostarcza dom dla mrówki. Wygląda to w ten sposób, że tworzą liście w ten sposób, że podginają go pod spód, w ten sposób, że powstaje jakby taka kuleczka, taki mały domek dla niektórych gatunków mrówek. I one sobie tam mieszkają. Wow, no to zaciekawiła Pani. A tutaj nasuwa mi się takie pytanie, co się dzieje, albo jak sobie z tym poradzić, jeśli właśnie liście żółkną? Trzeba szukać przyczyny, co mogło to spowodować. Może to być na przykład przelanie, może to być grzyb. Wówczas należy użyć odpowiednich środków, żeby tego grzyba zniwelować. Z podlewaniem roślin też należy bardzo uważać, bo one jednak nie lubią za dużo wody. Trzeba też zasięgnąć opinii, poszukać w internecie. Często są publikowane różne zdjęcia, porównać te zdjęcia. Po prostu trzeba szukać, doszukiwać, doczytywać i szukać podstaw, które mogły to spowodować. A taki biały, wełniasty nalot? To jest najgorsza rzecz, jaka może być. To dotyczy zawsze, w zasadzie każdego domu, w którym rosną kwiaty, bo wydaje mi się, że chyba nie ma jeszcze osoby, która by miała dużo roślin i nie miała nigdy w domu wełnowca, bo wystarczy otworzyć okno i ten wełnowiec może do nas przyjść, więc ja miałam bardzo duży problem z wełnowcem, bo znalazłam go w kilkunastu moich chojach, a moja kolekcja składa się w tej chwili, nie wiem, z 300 odmian, a może z 400, a doniczek w domu mam z 500, więc jak się dostanie wełnowiec i każdą choję trzeba sprawdzić pod kątem robactwa, to jest naprawdę duży wysiłek. I takie coś zrobiłam w wakacje, kiedy każdą doniczkę, każdą choję, którą uprawiałam w keramzycie, przelałam specjalnym środkiem, wymyłam pod prysznicem wszystkie liście, potem wymyłam wszystkie liście jeszcze wacikiem nasączonym preparatem na wełnowca. I to mi dało tak w kość, bo zajęło mi to 5 dni, całe 5 dni pracy, żeby całą moją kolekcję wyczyścić. I wtedy postanowiłam, że nie dopuszczę już do takiej sytuacji, żeby się wełnowiec pojawił. Więc jeśli kiedykolwiek go znajdę, to natychmiast separuję daną roślinę i wszystkie roślinki, które są w pobliżu. Natomiast regularnie od tego czasu dokonuję oprysku. Czasem stosuję też takie pałeczki, które się wkłada do ziemi, ale przede wszystkim
wszystkim oprysk. Ja korzystam z takiego profesjonalnego oprysku. To się nazywa B58. On strasznie śmierdzi, ale wolę mieć smród przez jeden czy dwa dni, wywietrzyć porządnie miejsce, w którym są choje, a przynajmniej mieć spokój, mieć piękną kolekcję, bo wełnowiec potrafi całkowicie zniszczyć wszystkie kwiaty, wszystkie wełnowce, wszystkie choje, wszystkie roślinki. A czy planuje Pani jakieś projekty? Jakie są najbliższe plany dotyczące życia z tą rośliną? Teraz mam wspaniały projekt, ponieważ zdarzyła się wspaniała rzecz u mojej koleżanki Doroty na parapecie i wspólnie z nią w tej chwili przygotowujemy się do napisania artykułu na temat nowego kultywaru, który właśnie powstał u Doroty na Górny Paruch w jej domu, na jej parapecie w kuchni. Ona jest, tak jak powiedziałam, autorką nowego kultywaru. To jest choja Frida. Przepiękna, cudowna, o kolorowych liściach. One są żółto-zielone. Powstała ona z choi o nazwie Denisi, ale ten nowy kultywar ma nowe, stabilne, stałe przebarwienia. Dorota wymyśliła mu nazwę Frida. Natomiast jakie są kwiaty? Kwiaty to jest po prostu cud natury. Są intensywnie różowe, mają cudowny zapach, długo utrzymują się na roślinie, są po prostu przepiękne. Więc wspólnie teraz to jest jej wyczyn, jej zasługa. Ja mam fajnego fanpage'a, więc umówiłyśmy się, że ona swój wielki projekt, swoją wielką, wielkie osiągnięcie opisze, zrobi zdjęcia, wspólnie dodamy parę elementów i umieścimy to na moim fanpage'u, dlatego to będzie nasz wspólny projekt, ale jej zasługa to jest, to chciałabym podkreślić. Dlatego zapraszam serdecznie Państwa do śledzenia mojego fanpage'a. Wkrótce pojawi się bajeczny artykuł o przepięknej choi na moim fanpage'u I Love Hoja. Nasz czas antenowy dobiega końca, więc może jakieś podsumowanie. Podsumowanie. Co to ważne? Myślę, że dwie rzeczy są bardzo ważne. Pierwsza to, że to jest naprawdę fajna rzecz patrzeć, jak rosną nasze rośliny. Jak tworzą młode, kolorowe liście, jak rozkwitają i jak pachną. Jak tworzą piękne, prawdziwe życie w moim domu. To wszystko, czyli dbałość o rośliny, dbałość o zwierzęta, bo mamy też w domu zwierzęta, kochamy zwierzęta, uczy dbałości o środowisko moje dzieci. Mam dwójkę dzieci, dwóch wspaniałych chłopców. Serdecznie Was pozdrawiam, chłopaki. Całuski od mamusi. My też pozdrawiamy serdecznie. I to wszystko, czyli dbałość o rośliny, o zwierzęta, o środowisko, uczy moje dzieci odpowiedzialności. A to jest niezwykle ważna cecha. Chciałabym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że moje choje to moja pasja, a każda pasja pozwala zwrócić naszą uwagę, nasze myśli w inną stronę. Dzięki temu zapominamy trochę o problemach, o kłopotach, z którymi się borykamy w życiu. I taka pasja to jest coś takiego, jakby taka bardzo dobra psychoterapia. U mnie też właśnie tak było. Na początku próbowałam, poszukiwałam spokoju, ciszy. Zagłębiłam się w kwiaty, w choje i tak się pojawiła prawdziwa miłość. Dlatego naprawdę bardzo serdecznie zapraszam Państwa na mojego fanpage'a I Love Hoja do poznania świata choi. Może u kogoś też stanie się ona pasją, może kogoś z Państwa też zauroczy to tak bardzo jak mnie. I poznacie Państwo fantastyczne, cudowne, bajeczne kwiaty, które jeszcze dodam na sam koniec, że zdobią nawet Zamek Królewski w Krakowie, nasz Wawel. Byłam tam kiedyś z moimi dziećmi na wycieczce szkolnej jako opiekun i w wielu miejscach na Zamku Królewskim widziałam właśnie choje karnose.